Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Gosia Machynia. Zapraszam Was dzisiaj na mój kolejny filmik inspiracyjny dla Craftweny. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować pracę z wykorzystaniem produktów, które kilka dni temu mogliście zobaczyć na moim filmiku produktowym. Wymyśliłam sobie, że dzisiaj przygotujemy taga. Do ozdobienia tego taga wykorzystamy produkty Tima Holtza, ale również kilka produktów, które bardzo często używam w swoich pracach, mgiełki, wykorzystamy sobie farbę, pudry, premium marketing, przygotowałam też koronki, gazę, wszystko to, co mogłoby nam się przydać właśnie do zrobienia ciekawej inspiracji. To co? Bierzemy się do pracy. Wykorzystamy te produkty, które szczegółowo mogliście zobaczyć na ostatnim filmie. Tak pokrótce Wam przypomnę, wykorzystamy sobie efemery, wykorzystamy sobie też stare zdjęcia, wykorzystamy sobie też tutaj karty, ale najbardziej chciałam też sięgnąć tutaj do tych transferów, bo bardzo mi się spodobało ostatnio to, jak fajnie można wykorzystać te transfery do pracy, więc będę chciała na pewno gdzieś to wykorzystać. Do wycięcia tagów wykorzystałam taki duży bloczek papierów Tima Holtza, który już jakiś czas temu kupiłam oczywiście w Craftwenie. Wycięłam sobie 5 tagów, ponieważ te papiery nie są grube, chciałabym, żeby ta moja kompozycja była stabilna, to wycięłam sobie 2 tagi z papieru kraftowego i 3 tagi właśnie z tego zestawu, który wcześniej Wam pokazywałam. Będę chciała połączyć te 2 tagi, ponieważ na jednym tagu wydawało mi się, że tych ozdób będę mogła wykorzystać mniej, a ja bardzo lubię taki tag pod tagiem, więc zdecydowanie ten pomysł mi się spodobał. Na tagi kraftowe przyklejam tagi wycięte z papierów Tima Holtza, wykorzystując klej Magic. Dzięki temu te tagi będą takie sztywniejsze i będzie nam się na tym łatwo pracować. Bezwzględnie na tagach muszą znaleźć się kółeczka. Takie kółeczka są w zestawie z wykrojnikiem, więc tutaj nie ma żadnego problemu, żeby je dopasować. Przygotowałam sobie jedno kółeczko właśnie z papieru kraftowego, drugie kółeczko z jakiegoś tam papieru, który pasował mi wizualnie. Piąty tag, wycięłam go sobie również dlatego, że chciałam sobie właśnie wyrwać taki kawałeczek, ale żeby właśnie on idealnie pasował, żeby nie trzeba było niczego docinać, dlatego skorzystałam z wykrojnika. Wszystkie papierowe elementy potuszuję tuszem Distress Ink w Vintage Photo. Zobaczycie, że na filmiku wszystkie papierowe elementy, których użyłam w tym projekcie, pokryłam przezroczystym gesso. Jest to po to, żeby zabezpieczyć to przed ewentualnym chlapnięciem. Z farbami i z różnymi mediami też łatwiej się pracuje, nie wsiąkają tak w papier właśnie po pokryciu przezroczystym gesso. To zdjęcie, jak pamiętacie, kiedy Wam pokazywałam, było z takim delikatnym połyskiem, bo to jest taki na papierze kredowym, więc krycie go tym przezroczystym gesso powoduje, że to zdjęcie jest matowe. No i oczywiście łatwiej jest pochlapać czy postarzyć to zdjęcie. Postanowiłam, że na tagach znajdą się stemple, ale nie chciałam, żeby te stemple były tak zwyczajnie odbite tuszem, więc postanowiłam je zembossingować. Do tego wykorzystałam tusz do embossingu firmy Ranger, przezroczysty. Tutaj ten tusz jest idealny do stempli. Smarujemy sobie stemple, przybijamy taką pieczątkę, a potem posypujemy pudrem. Jeśli chodzi o puder do embossingu, to puder do embossingu to jest Distress Embossing Glaze w kolorze Vintage Photo.
Stemple przebiłam sobie w kilku miejscach. Te stemple ja sobie tutaj suszę taką suszarką z taką węższą końcówką, bo tradycyjnie do mediów używam suszarki Rangera, natomiast jeśli chodzi o embossing, zdecydowanie wolę tą taką z końcóweczką węższą, mam taką większą kontrolę nad tym, jak to się podgrzewa. I zobaczcie, że daje to taki naprawdę sympatyczny efekt z delikatnym połyskiem. Teraz już możemy tagi ze sobą skleić. Do tego wszystkiego wykorzystam kosteczki od Scrap Boysów. Najpierw przykleję sobie ten fragmencik, później skleję sobie tagi. Postanowiłam tutaj jeszcze przybić sobie kilka stempelków, ale już bez embossingu, tylko tuszem Archival Ink czarnym. Gdzieś tutaj takie fragmenciki, żeby tutaj też jeszcze coś na tej pracy się działo. No i nie mogłam się powstrzymać, żeby nie wykorzystać transferów, o których Wam mówiłam na początku filmiku i które szczegółowo Wam pokazywałam na filmie produktowym. Wybór tutaj był całkiem spory. Wybrałam sobie tutaj taki napis z cyferkami. Do tego będzie nam potrzebny ten nasz drewniany patyczek i tutaj między tymi stempelkami znajdzie się nasz transfer. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I teraz już możemy przyklejać tutaj właśnie ten fragment papieru. Podkleimy sobie tagi, żeby nie były takie płaskie. Sklejam to sobie, patrzę, czy wszystko jest stabilnie, jeśli nie, to jeszcze gdzieś dołożyłam kosteczki. Przygotowałam sobie gazę, rozciągam ją sobie tak, żeby ona nie była taka regularna. Popsikam ją sobie brązowym Distressem Oxidized Spray, żeby tutaj nadać jej koloru, żeby ona nie była taka biała. Żeby łatwiej mi się z nią pracowało i żeby ona fajnie wyglądała, to ją usztywnię Liquid Color Fluid Medium. Tutaj delikatnie sobie ją posmaruję w takich miejscach i zostawię do wyschnięcia, żeby ona się zrobiła taka sztywna. Paluchy brązowe zostały, bo pracujemy z brązowymi farbami, z tuszem i teraz przygotuję sobie kompozycję. Na początek będę chciała tutaj zobaczyć, co mi pasuje, czego użyję, co wykorzystam. Mam tutaj właśnie taki fragment wycięty z papieru. Jest to fragment wycięty z wykrojnika Sizzixa. W tym zestawie są fajne literki i cyferki. Ja sobie wybrałam literki. Później sobie to przerwałam, jak zobaczyłam po przyłożeniu tego zdjęcia, że one jest odrobinkę za duże, dlatego postanowiłam je tak dosłownie pół milimetra przyciąć. Aby postarzyć jeszcze bardziej to zdjęcie, postanowiłam wykorzystać sobie tutaj farbkę akrylową Liquid Burnt Sienna.
Do tej farbki dodaję dosłownie kropelkę Liquid Color Medium. Ona się zrobi taka troszeczkę jaśniejsza, bo nie chciałam, żeby była za bardzo ciemna. W niektórych miejscach sobie tutaj tą farbkę nakładam na zdjęcie, delikatnie też rozcieńczając ją wodą, tak żeby tutaj zrobiły nam się fajne zadzieki. Ponieważ jest to papier, musimy tutaj uważać, żeby tej wody nie było za dużo, żeby nam się tutaj ten papier nie rozmiękł, bo później może nam niekoniecznie fajnie to wyglądać. Podsuszamy sobie zdjęcie suszarką, żebyśmy mogli już sobie przygotować tą kompozycję, żeby nie czekać, aż ona wyschnie. I tak powolutku układam sobie kompozycję, jak bym chciała, żeby to wyglądało. Tak jak mówiłam wcześniej, wszystkie elementy papierowe muszę tutaj zabezpieczyć przezroczystym gesso. Dokładam sobie różnych fragmentów, różne karty, które w tym zestawie jest całkiem sporo do wykorzystania, więc naprawdę wybór jest wyśmienity, można tutaj poszaleć, można tych dodatków dać bardzo dużo. Ja co prawda nie lubię tych dodatków dawać aż tak dużo, żeby zakrywać jedne drugimi. Ja bym chciała, żeby każdy wykorzystany dodatek, z którego korzystam, w jakiś sposób był widoczny. Nawet wiadomo, że jeżeli nie w całości, to chociaż fragmentarycznie, żeby nie było tak, że faktycznie ta kompozycja jest taka duża, natomiast wszystkie takie fajniejsze smaczki są zasłonięte kolejnym elementem. Więc dobieram starannie tak, żeby one ze sobą tutaj współgrały, żeby każdy był odrobinę widoczny. Dwa elementy postanowiłam sobie zszyć zszywaczem. Lubię ten taki akcent tutaj dodawać tych zszywek. Chyba już niejednokrotnie widzieliście, że właśnie z takiego mini zszywacza na małe zszywki korzystam. Nadmiar dodatków nie ułatwia decyzji. Ale dzięki temu, że mamy ich tak naprawdę tak bardzo dużo, to też ta nasza kompozycja może być ciekawsza i albo rośnie w bok, albo rozszerzamy ją wzdłuż, także można naprawdę poszaleć. No to co, mamy mniej więcej przygotowaną, mamy wizję tego, jak ten tak ma wyglądać, jak ma wyglądać ta kompozycja i po kolei przyklejamy każdy element. To wszystko sobie oglądamy na przyspieszeniu, ponieważ film musiałby trwać naprawdę chyba z godzinę, bo tyle mniej więcej całość filmu trwa, natomiast nie chcę Was zanudzać. Chciałam Wam pokazać mniej więcej właśnie, jak to wygląda, dlatego wszystko sobie obejrzymy na przyspieszeniu. Jak widzicie, po przykleniu wstążeczki przypomniałam sobie, że bardzo chciałam jeszcze wykorzystać tą kartę, dlatego szybciutko to oderwałam, tutaj jeszcze nie było problemu, na szczęście Clay Magic nie jest tak szybko wiążący, więc tutaj możemy jeszcze sobie naprawić i dołożyć to, co byśmy chcieli. Zdjęcie podkleiłam na kosteczki. No jak już wiecie, lubię, kiedy moje kompozycje rosną w górę. Jakąś malutką karteczkę, malutki taki właśnie stempelek przyszyłam sobie również z szywką. Tak jak mówiłam, ta gaza zrobiła się po użyciu tego medium, zrobiła się taka sztywna i ona wygląda fajnie, mamy nad nią większą kontrolę. Tam, gdzie kosteczka nam się styka z jakimś materiałem, musimy jeszcze to podkleić klejem, ponieważ no, kosteczka przykleja nam się do materiału i wcale już nie jest taka stabilna. Do tego wszystkiego wybrałam sobie jeden dodatek metalowy, który przyczepię sobie na taki lniany sznurek. I to jest jedyna rzecz, którą przykleiłam na klej na gorąco, ponieważ tutaj no, sznurek
na Clay Magic raczej by nam się nie przykleił, ewentualnie musiałby tutaj być dosyć długo przytrzymany, więc dla szybkości pracy, dlatego żeby po prostu nam to się szybko przykleiło, przykleję to na klej na gorąco. Tutaj sobie u góry pomyślałam, że na tym tagu jeszcze brakuje mi jakiegoś elementu, jakiegoś dodatku właśnie tej koroneczki, żeby tutaj było, że jest i tutaj, więc wycięłam sobie taki fragmencik i przykleiłam. Wciąż próbuję jeszcze dodać jakiś fragment, dodać jeszcze jakiś właśnie jakąś etykietkę i tutaj kolejną etykietkę zobaczyłam, że o, tutaj będzie mi pasowało, więc postanowiłam jeszcze ją dodać. Dzięki temu tutaj ta ciągłość tej kompozycji jest taka idealna, nie tylko właśnie wysoko, ale też wzdłuż. I tak jak wspominałam, sznureczek przyklejam klejem na gorąco. Zrobiłam sobie troszeczkę porządku, żeby mi się łatwiej pracowało. Jeśli chodzi o tagi, no to sam tag, wiadomo, musi być gdzieś tam w tych kółeczkach, no nie wyobrażam sobie taga bez sznurka, więc jeden tag ma sznurek, przykleiłam go tutaj i podkleiłam pod spód, natomiast drugi tag będzie miał wstążkę gnieciuszka vintage, które znajdziecie na półeczkach Craft Van w wielu, wielu kolorach. To są wstążki Old Fashioned Ribbon, bardzo je lubię. Naprawdę wybór kolorów jest wyśmienity, więc zaglądajcie na półki, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Teraz zostało nam troszeczkę mediowania. W niektórych miejscach wykorzystam ponownie tą farbę Liquid Acrylic Born Sienna. Tą farbkę rozcieńczam wodą, jak widzicie, daję ją tylko w niektórych miejscach, ale musimy uważać, ponieważ cały czas pracujemy z papierami, więc tej wody nie może być za dużo, żeby tutaj sobie tej kompozycji nie popsuć. Wykorzystujemy to tylko w kilku miejscach, gdzie chcemy coś podkreślić, gdzie nam się wydaje, że będzie to dobrze wyglądało, robimy sobie takie zacieki. Tutaj nie mam planowania, jeśli chodzi o wykorzystanie mediów, przynajmniej u mnie, ponieważ no, wykorzystuję je tam, gdzie wydaje mi się, że one będą dobrze i korzystnie wyglądać. I suszymy to sobie wszystko suszarką, żebyśmy mogli zrobić sobie kolejny etap pracy. Tutaj dodać jeszcze jakiegoś błysku, więc wykorzystałam sobie Mikę w jednym z kolorów zestawu Primy. Zestaw to jest Pearls and Crystals i tutaj sobie wybrałam taki delikatny, taki ciemniejszy róż właściwie, który był na tych kwiatkach, na tym borderze, tak żeby właśnie tutaj jeszcze takie fragmenty gdzieś tego różu ewentualnie się pojawiły, ponieważ no, dzięki temu nie będzie, że ten na borderze jest tylko róż, tylko gdzieś tam w jakichś delikatnych fragmentach, a ta mika jest takim delikatnym połyskiem, więc też daje to takiego ciekawego efektu. I ta kompozycja dzięki temu robi się spójna. Po wysuszeniu widzę, że jeszcze gdzieś czegoś mi brakuje, więc sięgam po raz kolejny do mediów. Gdzieś jeszcze delikatnie przecieram, dodaję, żeby mi to pasowało, żebym była zadowolona z efektu końcowego. I zobaczcie, tak to wygląda.
Już mamy właściwie prawie pracę gotową, natomiast będę chciała jeszcze tutaj zrobić chlapania. Ale zanim chlapania, to postanowiłam mi jeszcze delikatnie gdzieś tam zaakcentować tą pracę z stempelkami. Bardzo mi się spodobał efekt takiego odbicia stempelka na zdjęciu. Nadało to jeszcze taki jeszcze starszy charakter tego zdjęcia, ale już nie wykorzystałam czarnego tuszu, tylko skorzystałam z tego Distress Ink Vintage Photo, bo wydaje mi się, że czarny tusz na tym zdjęciu byłby zbyt intensywny i za bardzo by się odznaczał, więc zdecydowałam się na ten kolor. Dzięki pracy z wodą zrobiła mi się tutaj nawet na tym zdjęciu taka ciekawa plamka. Mam nadzieję, że na zdjęciach, które będę robić do pracy, będę mogła Wam pokazać te detale. Tak jak wspominałam, będą jeszcze chlapania. Wykorzystam tutaj sobie ten Distress Oxidize Spray. I oczywiście przypomniałam sobie, że zdecydowanie nie chcę chlapań na zdjęciu, więc przykryłam sobie to zdjęcie, żeby tutaj nie było kropki na przykład na nosie postaci, czy w najmniej oczekiwanym miejscu. Żeby tutaj nadać troszeczkę błysku, wykorzystałam sobie mgiełki Lindis w dwóch kolorach, Tawny Turkus i ten mój ulubiony złoty Gossamer Gold. Pracę mamy gotową, mamy podwójnego taga z wykorzystaniem ostatnich, najnowszych produktów, które się pojawiły w sklepiku Craftweny. Zostały mi brudne ręce i fajna kompozycja. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Póki co, żeby Was już nie zanudzać, ślicznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, Gosia Machynia.